Witajcie, witam was na kolejnym filmie z serii Modelnik. W dzisiejszym filmie będziemy sobie sadzić sosny. Pożyczyłem maszynę od tam kolegi niedalekiego. 15 km stąd lasy sadzę. Jedną paletę kupiłem sosny, tu ich jest 20, jak mi braknie to dokupię. Pojadę sobie sadzić na kawałek koło świrowni. Tam sobie zasadzimy i zobaczę, ile jeszcze tego zasadę. Ale pierwsze biorę się za przetrząsanie. Tam ta łąka za oborem jest cała już zarysowana. Tu mamy sobie 8 belek jeszcze z pierwszego pokosu, co zostało. I tutaj jest 8. Czyli mamy 16 belek. Tu myślę, że będzie z 25 z tych dwóch łąk. Może nawet 30. Nie no, myślę, że około 30 powinno być, jak teraz tak to policzyłem. Jest 30 jeszcze musi być. Ściana będzie miał mieć dość komfortowo. Sobie tu przetrząśniemy i za chwilę pracownik będzie sobie to przewracał. Niech to już jest tak. I znowu tu mamy tak nierówno. Miało to być równo, a jest nierówno. Na tych przecinach jeszcze przejedziemy. Na 5. biegu to ładnie tamto. I rozrzuca to ładnie przy tej prędkości. Przede wszystkim szeroko rzuca. Dziecko ładnie idzie. Te 16 na godzinę na 5. biegu jedzie. I do tej przewracanki tyle to wystarcza. Później poza filmem jeszcze raz to przetrząśniemy. I nie wiem, czy nie będziemy tak poza filmem pracować. Zobaczymy, czy będą jakieś prace do robienia. Czy nie, jak nic nie będzie, to poza filmem skrabię się i przetrząsnę.
Zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało zasadzenie. Ile nam tego starczy. A czy tam kukurydzę na tym poruszać? Ale trochę tej drzewa na wysoce. Najlepiej to by było całe to tam obsadzić. Kiedyś będę pieniądze by to kupił. No to nie lubię robić na tym polu. Niekształtne jest. Kawałek ładny, bo tam jest 70 arów. Nie jest taki najmniejszy, no ale jest bardzo niepokój. Ten kawałek tam ma 80 arów, ale trochę jest mądry. I myślę tam zasiać na całym trawę, gdzie nie będą drzewa posadzone. Teraz kukurydza, a później po kukurydzy trawę zasiać. Mamy tylko z orony. Tak posadzimy z orony. Nie wiem jak szeroko dwa. Przeraz położę jawę, myślę, że pojawię. Będzie dopiero cień, bo teraz tu jest cień. Trzeba rosnąć, a jak zasadzimy, to będzie rosnąć, to będzie większy cień jeszcze. Strasznie szybko na taką grubę, 13 zostało. Najlepiej jakby nam to jak najmniej miejsca zajęło. Prawie czasem jak między 10 pojazdów. Mamy z 7, to chyba teraz będzie ostatni przejazd. Maszyna robotę zrobiła. Se rośnie. No trochę ile tu? 10 arów zajęły nam te drzewka. Nierówno trochę rosną, szkoda. Zobaczymy jak to się sprawdzi. Czy coś zarobimy na tym? Jak długo w ogóle musi rosnąć? A tak to do tyle będzie w kukurydze. Na równo z tymi drzewkami. Mogły być trochę równiej, bo są nierówne. Bo można dosadzić jeszcze paletę, kupić i dosadzić. Tak jest nierówne pole. A chciałem tym pole wyrównać, a to nie dało. Tyle, że tego klina takiego nie będzie, bo muszę je uprawić. Ale tak będzie klin i tak. Taką maszynę tu miałem wstawić na klinie. Bo tamtą stronę pojadą i sobie ją wezmę. A później tam ten następny kawałek potrzeba to orać.
zacząć coś orać pod pszenicę. Myślę, że w październiku zaczniemy kosić kukurydzę. Pod koniec października myślę, że pszenicę będziemy zasiać. Tę pszenicę. Tak, to było końca października, by było dobrze. Tak mi się nam to udało zasiać. Jeszcze zobaczę, ile mamy jajek. No to farmingu nie jest realny, że sprzedajemy tam dziennie czy co tydzień. Tu jest, ile tu jest tych jajek? 273, nie wiem czy mam. Co jest z kurami, że wcale nam teraz jajek nie wyniosą. Przez ostatnie 2 miesiące nie niosą nam wcale jajek. Sprzedamy sobie 10 kur, tu mamy, albo wszystkie sobie sprzedamy. Wszystkie kury sprzedamy. Kupimy młode, 5 zł za sztukę. A jeszcze na ten zarobić. Te młode nam na razie nie będą nieść, to tak jajek teraz nie będziemy mieć. Ale nie dość, co na tym zarobiliśmy, to jeszcze będę jazdy, które wam się wyniosły. Już trochę mamy te kury. Pomyślicie, że na środku to nie ma rybnicy, a to jest ubornik. Właśnie tak wygląda ubornik. Dusi, to się nie poradzi do tego. Czekajcie, czy pracownik to będzie robił?
zacznie mi bolać. Tu jest całe przeciążnięte. Ta kolejna mąka już działa. Szóstka mu tu wrzucimy, niech idzie. 20 motogodzin chyba przed chwilą wybiło. Albo przed filmem. Na 30 to jest dużo, od początku serii do 36 motogodzin miała naprawdę. Najwięcej na razie tej ciągu. Tylko że się te motogodziny na raz usunęły przy remoncie 30. Ale tak to jest najwięcej w te wszystkich ciągnikach. Bo żaden ciągnik nie będzie miał funkcji, bo już nie mamy żadnego ciągnika, który jest od początku serii. Ten jest od początku tej serii. Bardzo co też był, to już jest albo sprzedane, zatem to był następny. Ten już jest sprzedany. Już nie był International, też sprzedany jest. Drugim ciągnikiem, który jeszcze mam najstarszym u nas, bo to jest Ursus 4. Nie jest za to najczęściej, jest niedawno. Zeto 6 się w tej drogi. Też u nas jeszcze nawet roku nie ma. Teraz w sezonie poszaleliśmy z tymi ciągnikami, bo dwa nowe ciągniki i to nie byle jakie. Ale teraz długi czas to nie będzie nic kupowane. Przez to, że ciągników nam starczy, mocy starczy na te hektary. Ciągniki nawet za duże. Na 20 hektarów takie ciągniki dużo za duże. Można ze 100 hektarów takim sprzętem obrobić. Teraz tylko idziemy w pole. Kupować jak najwięcej pola chcę, żeby rozwijać się były coraz większe dochody sezonowe. Tu zrobimy poprzecznie. Pracownik potrafi wrócić. Bo ja sobie kupiłem pół do zatora i zaraz pojadę od razu orać po talerzówce. No i zaczniemy z no dzisiaj prawdę po szkółce. Właśnie po pszenicy jest to jedna strona. Dzisiaj to wszystko chcę poorać. Gdzie nie ma kukurydzy. A później kiedy się kukurydzę wrócimy, to tylko kukurydzę z orami i będę musiał. Dobra, teraz idzie. Ja jeszcze muszę go nałożyć teraz, no. Ile tam jest stalerzy? No, ja chcę tu całe stalerzuję. No, pracownik przyjechał raz i skończył pracę. Ja myślę, że tu całe pole już będzie skończył. Jak pracowników się nie zajmuje, to się nie będę robił. Thank you.
jutro, jak miało być znowu przybyło, sobie to wybierzemy. Żeby tylko na szóste było. A resztę będziemy brać tam, bo na łąki jedziemy teraz. Sobie robić co. No, tu jest tylko więcej glitchów. Na tą łąkę to będzie orana od soję na wiosnę po pierwszym pokosie. To ja chyba tylko teraz tam dam i na wiosnę już tam będę mieć, nie mówię na ile to jest, 35 tysięcy litrów majowicy. Tu na wierzenie jest około 50%. Zobaczymy, czy to się zmieni, jak je rozleję, bo nie wiem, czy będzie 100, czy nie będzie 100, bo nie wiem, jak to wygląda, czy cała granica trafi na bić 100% na wierzenie. Zostaniemy. Wyjdźmy, czy to trochę podbiło? Nie. Tak, jest. Jest 100% nawiedzenia. Teraz miejsce rośnie. I będziemy jechać trzecim pokosem. W październiku. A tam na tamtej łące, to tam będzie dopiero po 10, to tam będziemy robić może w październiku, będziemy robić w początku listopada. I że to też zrobimy w początku listopada, bo to tam będzie może trochę mniejsza trawa, ale coś z tego będzie. Kolejne myślę, że z tego pokosu, ten pokos ostatni będzie mniejszy, bo ta trawa już tam też nie zdąży urosnąć, to też myślę, że z wszystkich łączy 30 balotów nie zbierzemy. Teraz 30, później 30, to 60 będzie. No i teraz pracownik widzę, że to leżuje. Nie to, to czeka. Tyle na ulicy, tu jest na to pełne rozlanie, to jest chyba na te dwa kawałki z 200 tysięcy litrów na ulicy. W sumie jeszcze cały ten czas, co tu łączę mamy. Tu idzie na to z 20 beczek rocznie. Przed pierwszym pokosem 3 beczki, przed drugim pokosem 3 beczki, przed trzecim 3 beczki, no to nie wiem, może 20 beczek nie ma, ale później jeszcze dajemy, no to tu wychodzi gdzieś około 10 ponad beczek. Że przesadziłem dużo 20, ale 10 jest, na pewno rozumiem. Zobaczymy w ogóle ile teraz tu wyklejemy, czy nam beczki 3 starczą, czy 3 to jest są małe. Bo nie pamiętam ile tu wyklejemy. Nie no, 3 to na spokojnie starczą. Ja nie wiem, czy nie starczą. Ale mi tu 2 starczą na pewno. Tyle nie rozlewamy, 10 to jest max, te które wyklejemy. Przed pierwszym bokosem poszły w tym sezonie 4,5. Żeby to było lepiej nawiezione, to dałem 4. A teraz już tyle nie daję, szybko jeszcze. Wszystko zależy od prędkości, czy jedziemy 10 na godzinę, czy teraz prawie 30.
też nie idzie tu z nim. Z tego dużo nie mamy. Jak na ulicy. A może jeszcze rozwijamy jakieś pole po kukurydzy. Bo na wiosnę znowu będzie z 80 tysięcy. W sumie mogłem lać na to duże pole. Wylać tu do 20 tysięcy litrów i teraz to już zabrakło, bo już było trzeba na tamto nie lać tych kubeczek. To sobie dopełnimy do pełna, bo to niedługo tak pojedziemy. Na tamtym okupie jest 21 tysięcy litrów. No bo dobra, bierzemy już zatora i jedziemy robić. Czy John Deere wydał z nim radę z tym pokiem? Trzeba to kiedyś testować, czy John Deere by to pociągnął. Czyjski. Zator jak się rozpuszcza, to na małym rozstawie to idzie. Cały czas tyle oramy na 20 czy 25. Bo rozstaw z kilku nie jest dobrze. Więcej jak 20-30. Normalnie idzie na 60. Czekajcie, zobaczcie na ile to się go da. Plug, gdzie mamy plugi. Na 3 metry. No i nie uważam wszystkiego głęboko. Też oram, zależy pod co oram, pod pszenicę nie oram głęboko, pod kukurydzę to na trochę głębiej. Teraz trochę szerzej rozstawiłem pług, bo orka to jest pod pszenicę, nie trzeba to głęboko. Zależy jak jest opornik, świeże kalorzowane jest, to nie zaoruje tego tak głęboko, jak opornik jest rozwieziony po talerzówce, utalerzowanym, jest to od razu pod pług, no to głębiej. Wiadomo, wtedy też ma ciężej, jakbyśmy tu jeździli po samym ściernisku, no to by było ciężko, by nie dość co podbite, to jeszcze majówka poszła. To ja szybko to oram. Na pewno jest to lepsze, jakby kupiliśmy jakiś ciągnik 150 koni zwykłego ustawienia i te wszystkie by nam nie pociągnęło. 5 by było max.
prostu zabrać wszystkim bez problemu. No ja to jest tylko 115 koni do 400 godzin tego będę się robić. A nie 6 tak jak do tego. Następny ciągnik, jak będziemy coś kupować, to już na pewno więcej jak 200. Nie pracownik Orza. Tu jest piąty przejazd i tyle jest na pięć przejazdów. 30 to nie pomyślmy, ile by nam tu zeszło. Zobaczmy ile masu, ale jeszcze został przejazd, sobie przylecimy. Teraz to wszystko biegnie i idzie. Składa się na sama, idziemy do gospodarstwa, umyjemy sobie 30. Będziemy powoli kończyć film. W następnym filmie oka i prawa ostatnich kawałków. Będzie na październiku. Nie orka, tu i kura, tylko orka i tyle, że ma. Tak na tym filmie też dość dużo zrobiliśmy, bo udało się mi to zajechać, zasadzić. Trochę
hektar 40 przytrząsnąłem. Przytrząsanie to tam szybko idzie. Zacząłem orać. No i jeszcze pracownik tam talerzuje teraz. Nie jest najgorzej, ale mogło być więcej rzeczy zrobionych. Ja sobie będę talerzował, żeby jeszcze też z tego talerzowania nabrać. Trzeba się uświeżyć, bo zaraz nas zetor dogoni. Zoramy. Będziemy jeszcze po południu siano przetrząsnąć. A tak to resztę będziemy orać na październik. Ja sobie kończę orać. Jadę zobaczyć na kukurydzę. Jeszcze musimy namieszać krową. To dzień się skończy i na końcu będziemy sobie już jeszcze trochę auto komuś porysowali, no ale tam leci. W kolejnym filmie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Siema.